W dzisiejszym wydaniu Flesza relacja z rajdu rowerowego, lokalne obchody stulecia odzyskania niepodległości, z podwórka na bieżnię ogólnopolska akcja w Koronowie, teatrzyk w Centrum Kultury Synagoga oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. ...29 września spotkaliśmy się na rajdzie rowerowym na 650-lecie Koronowa. 150 uczestników, słoneczna pogoda, ponad 50 kilometrów. W ramach podsumowania akcji wykręć z nami 650 kilometrów na 650-lecie Koronowa rozdaliśmy wiele atrakcyjnych nagród. Główne nagrody wygrali Anna Gordon i Mikołaj Jastrzębski. Nasze główne nagrody w postaci wycieczek do Brukseli ufundował europoseł pan Janusz Zemke. Dziękujemy wszystkim za udział! Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Spotykamy się w Świetlicy Wiejskiej w Tryszczynie 29 września 2018 roku. W tej chwili w Świetlicy trwa piknik patriotyczny i właśnie przewodniczący Rady Miejskiej, pan Włodzimierz Domek, prowadzi żywą lekcję historii, prelekcję historyczną, a dzisiaj jest okazja szczególna, ponieważ jest to rocznica wydarzeń w Tryszczynie, które miały miejsce w 1939 roku. Spotykamy się dzisiaj tutaj, żeby wspomnieć tych, którzy zginęli właśnie we wrześniu 1939 roku. Wcześniej odbywała się msza święta w intencji pomordowanych i za ojczyznę. A po mszy złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze przy miejscu pamięci narodowej w Tryszczynie. Witamy serdecznie, nazywam się Sebastian Chmara, a to jest Paweł Januszewski. Dzisiaj w Koronowie mieliśmy przyjemność zrealizować projekt Z podwórka na bieżnię, który dedykowany jest dla uczniów szkoły podstawowej. Projekt to przede wszystkim lekkoatletyka w pigułce, a o szczegółach Paweł. Szczegóły są takie, że lekkoatletyka to właśnie są biegi, skoki i rzuty. Staramy się w miarę możliwości, jeżdżąc po całej Polsce, bo to jest program ogólnopolski, tą lekkoatletykę promować. Są różne warunki, tutaj akurat w Koronowie mamy piękną halę, dlatego robimy to w hali. Jeżeli jest gdzieś stadion, to robimy to na stadionie. Po prostu się bawimy, chcemy pokazać dzieciom taką lekkoatletykę, jaką jest. To nie jest lekkoatletyka, to nie tylko stadiony, te największe stadiony, ale gdzieś tą lekką trzeba zacząć. My staramy się zacząć w najmniejszych miejscowościach. Dużo polskich lekkoatletów, tych najlepszych, właśnie pochodzi z małych miejscowości. Koronowo, moi drodzy, to miejscowość, blisko której mieszkam osobiście, stąd też ten wybór. Serdecznie pozdrawiamy przede wszystkim tych, którzy nas tutaj zaprosili i wierzymy, że spotkamy się w przyszłym roku ponownie przy projekcie Z podwórka na bieżnię. Do usłyszenia, Sebastian Chmara. I do zobaczenia, Paweł Januszewski. Dzień dobry, nazywam się Izabela Skrypuch, pracuję w Narodowym Teatrze Edukacji i dzisiaj, 4 października, mieliśmy ogromną przyjemność wystąpić dla Państwa tutaj w Koronowie ze spektaklem Pszczółka Maja oraz Balladyna Juliusza Słowackiego. Zapraszamy na relację.
Właśnie wystartował program pod nazwą Czyste Powietrze. Jest to program wsparcia finansowego dla właścicieli domów jednorodzinnych lub osób, które rozpoczynają właśnie budowę takiego budynku lub mają to w zamiarze. Wsparcie w formie dotacji lub pożyczki, czy też w formie połączenia obu pomocy udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie należy kierować swoje wnioski. W jego ramach możliwa jest m.in. wymiana źródła ogrzewania, zadania termomodernizacyjne, czy też montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z warunkami finansowymi programu oraz aplikowania za pośrednictwem strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu. W najbliższym czasie w gminie Koronowo zostanie przeprowadzone spotkanie ze specjalistami Wojewódzkiego Funduszu, aby przybliżyć Państwu założenia programu, jak i udzielić informacji na wszelkie nurtujące Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry Państwu. 7 października o godzinie 13:00 zapraszamy do Koronowa na Orlik. Odbędzie się tam pierwszy turniej sołectw w piłkę nożną o Puchar Burmistrza Koronowa. Zapraszamy uczestników, zapraszamy kibiców, chętnych, którzy chcieliby przyjść i zobaczyć, jak będzie odbywał się nasz turniej. Dziękuję. Witam serdecznie. Zapraszam mieszkańców Mąkowarska i okolic do Wiejskiego Domu Kultury, gdzie odbywać się będą zajęcia z gimnastyki. Najbliższe spotkanie odbędzie się już w poniedziałek, 8 października o godzinie 18. Planujemy, że zajęcia będą odbywały się cyklicznie. Wszystkie szczegóły odnośnie zajęć będą podane na pierwszym spotkaniu. Jeszcze raz zapraszamy serdecznie. Teatr Blaszany Bębenek zaprasza wszystkie dzieci na spektakl Żółta Ciżemka 11 października o godzinie 12 w Centrum Kultury Synagoga. Wstęp 5 zł. Po wakacyjnej przerwie do synagogi wraca kino. Od 13 do 15 października będą mogli Państwo obejrzeć m.in. Claire, Dywizjon 303 oraz Serce Niesługa. Bilety do nabycia w dniu seansów w synagodze pod numerem 797 358 360 oraz na stronie ekobilet.pl.